dobry, dzień dobry. Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Mam dzisiaj czwartek. Parę dni zrobiłam sobie przerwy, nic nie nagrywałam. To było weny. I w ogóle jakoś tak dziwnie. Mówię bez sensu. No i też czasu. Czasu brak. Nie wiem, jak się chce coś pokazać, jak życie wygląda i tak dalej. To nie przeszkadza, że w sumie nie ma czasu. No, ale... Musiałam trochę odpocząć, bo się dużo, dużo dzieje. Ale takich dobrych rzecz. Chyba pasta się w końcu odwróciła. Chciałam powiedzieć, dostałam paczuszkę. No, prezent. O, mam nadzieję, że nie było widać. Oj, oj, oj. Dostałam prezent, niespodziankę od Agatki. Dziękuję, Agatka, bardzo. Jeżeli pozwolicie, później Wam pokażę, co dostałam, jakie cudeńka, co pięknego. No bo pochwalę się, to jest pierwszy prezent, niespodzianka, jaki dostałam, z tego co kojarzę, od osoby, która tak naprawdę nie znam. I tak mi dzień zrobiła tym prezentem, że ja nie mam pytań. Naprawdę, słuchajcie, pasta chyba się odmieniła. Ale o tym to ja Wam powiem troszkę później. Apis leci, już wykańczam. Dopiero co projekt denkowy nagrałam. No ale no nic, będziemy zbierać na kolejny. O, żebyś się nie skichał, kot. Marek, to ty? Kot otworzył sobie drzwi od domu i uciekł. Marek zareagował. Bardzo dobrze, syn. Ciepło się ubierz, Marek, bo dzisiaj jest naprawdę chłodniej jak wczoraj. Długie spodnie, bluza, koszulka pod bluzę, nie wiem czy nie kurtka. No, jesień przyszła. Jeszcze dwa dni temu było upalnie, a przyszło takie załamanie pogody i teraz mamy, proszę Państwa, jesień. Dobra, co my tutaj mamy? Dzień. Krem na dzień. Słuchajcie, dzisiejszy dzień to jest sądny dzień dla mnie, bo muszę się tak urwać z roboty. Nie ma wyjścia. Na 15:30 mam ortodontę. W Szczecinie. No, w samym końcu Szczecina. Nie wiem, chyba jako 14 się urwę, to powinnam zdążyć dojechać, muszę w nawigację wbić. I zobaczymy. Oprócz tego syn ma trening, Agnieszka ma zdjęcie szwów. Słuchajcie, co ja się nadzwoniłam, co ja się naprosiłam, żeby ktoś łaskawie zdjął jej szwy po tej ósemce. Ci lekarze, co jej tam ogarniali, tą ósemkę, są na urlopie do 21. A ona teraz jakoś właśnie po 10 dniach powinna mieć zmienione szwy, zdjęte. Co ja się nadzwoniłam. Myślałam, że moja ortodontka dzisiaj jej zajmie te szwy. Dobrze, dobrze, nie ma problemu, to zapiszę ją do jakiejś tam pani doktor, stomatolog. No fajnie, tylko że dzisiaj jest czwartek i ja dzisiaj miałam, mam ortodontę, a ona mnie zapisała na środę i co specjalnie na Zadupie Szczecina, 1,5 godziny w jedną stronę będę kuźwa jechała. No nie, na zdjęcie szwów. No, a potem co się okazało, odzwoniła do mnie pani recepcjonistka i powiedziała, że jeżeli córka nie miała rwanych ósemek tutaj, to ta pani jej nie zdejmie. Zajebiście, nie? No to był telefon następny. Do mojej pani doktor, do której też się ciężko dobić. Najpierw nie odbierała, ale wiecie, ja się nie poddaję. Odzwoniła. Powiedziałam, jaka jest sprawa. Pani Mileno, jadę samochodem, dojadę, to odzwonię. Dobra. Minęły dwa dni. Pani doktor nie odzwoniła. Aż mówię, ja pierdzielę do Ryśka. Dobra, dzwonię. Dzwonię sama znowu. Trudno. Najwyżej będę takim naprzykrzającym się no, pacjentem. No, o, wiecie, jeżeli w grę chodzi dziecko, to nie ma, że boli. Matka ma prawo gryźć, ma prawo szarpać, pazurami drapać.
Taka prawda, więc ja w dupie to mam. No i w każdym bądź razie pani doktor odebrała, powiedziała, że dzisiaj jest miejsce na godzinę 17, bo ktoś jej wypadł. Ja raczej do 17 nie zdążę wrócić do ortodonty, no ale akurat Rysiek był pod ręką, więc pytam, czy załatwi. Mówi, że Marek ma trening. Mówię, to kuźwa nie pójdzie na ten trening. Dziecku trzeba szwy zdjąć. No to dobra, on to załatwi. Znaczy tak powiedział przy pani doktor. Jak się rozłączyłam, to mówi tak, a może Agnieszka sama pójdzie? Mówię, a może nie, bo nie jest pełnoletnia. To jest zdjęcie szwów. Ona nigdy nie miała zdejmowanych szwów, boi się, żeby nie wyszła jakaś chryja. Poza tym na pewno trzeba będzie za to zapłacić. Ona ma 16 lat, jest niepełnoletnia i ty pójdziesz razem z nią. No to powiedział, że zadzwoni do swojej mamy, mojej teściowej, babci Agnieszki, babci Marka też, żeby może go zawiozła na trening, no to ja wtedy go jakoś tam odbiorę, nie? O 18, bo on kończy. No mówię wam, cyrk kuźwa na kółkach. No i co, jeszcze muszę zatankować samochód. Prosiłam Ryśka wczoraj, w ogóle wczoraj też wróciłam z roboty. Stanęłam do garów, miał być szybki obiad, ziemniaki już miałam, tylko na patelni chciałam odgrzać, ale patrzę, że mam bardzo dobrą kiełbasę, taką z zajebistym składem. W Kauflandzie kupiłam. No to z kiełbasą i z koncentratą zrobiłam, wiecie, jaka dobra. Do tego jakiś tam ogórek kiszony. No ale wymyśliłam sobie, że kurczę, w sumie to bym ciasto zjadła. A miałam mrożone borówki. No to jeszcze ciasto borówkowe ukręciłam. No i co? Nie zdążyłam usiąść, Rysiek wrócił. No to usiadłam z nim, bo miał dużo do powiedzenia, co tam się działo w robocie. Telefon. Czy mógłby przyjechać w sprawie okien do naszego domu? Ktoś tam, no to Rysiek, dobra, no to przyjadę. Daleko nie było, tutaj na Pyrzyckie. No to mówię, no to jadę z tobą, przyjadę się. No to pojechaliśmy faktycznie na tych oknach, żeśmy pogadali, tam facet nam wszystko powiedział, co i jak, doradził. Bo wiecie co, jak byliśmy w Ferdachu bodajże, czy w Ekstrach, już nie pamiętam, się tu tak pierdzieli, to tam też mają okna od Wiśniowskiego, tak sobie oglądali i tam były zawiasy schowane. I mi się to bardzo spodobało, mówię, takie zawiasy, to ja bym bardzo chętnie miała u siebie, wiecie, jeżeli chodzi o dbanie o czystość i tak dalej. No i się okazało, że one są bardzo niepraktyczne, bo budynek pracuje, jak budynek usiądzie, to nie idzie wyregulować okien i okna tak naprawdę do wyrzucenia. O czym człowiek nie wiedział, no bo skąd ma wiedzieć. A to jest taki nasz, mojego Ryśka znajomy, mój nie. Mojego Ryśka znajomy. Więc raczej wie, co mówi, który się od 2008 roku oknami zajmuje. Tak mi się wydaje. No jeszcze tam parę patentów nam powiedział, co, jak i tak dalej, co jest lepsze, co nie ma, zrobić wycenę. I zobaczymy. No i oczywiście przy okazji, jak się wlazł, bo tam byliśmy u tego pana w jego domu, który buduje. Już regipsy, nie regipsy, taka powoli wykończeniówka. No i coś tam na dachu trzeba było zrobić, no to co? No to mój dekarz, mój Ryszard na dach wlazł. No i zrobił. Ja tam poczekałam w busie. I tak akurat miałam dobry widok na to, co on robi, jak on tam skacze po tym dachu. I tak się nie mogłam napatrzeć, bo widok dość dla mnie niecodzienny. Więc się nie mogłam trochę napatrzeć. I czekałam. Mówię, o, idzie, w końcu skończył. To co teraz? Teraz idziemy na budowę, bo mam woki cementu. Ach. No dobra. No dobra. No to pojechaliśmy na budowę, ale powiem wam, że zimno, 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 kominy już stoją, wyciągnięte, że tak powiem. No jo. I wróciliśmy do domu, to była godzina 19. Mówię do Marka, mojego syna, we synu, a jak tam u ciebie z lekcjami? Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że lekcje są dobre. Tak, tak, na angielski. Ale nic. Zaraz zrobię. Dobrze. Amore mio. Dobrze. Usiadłam w kuchni. Zjadłam sobie kawałek, znaczy ukroiłam sobie kawałek tego ciasta z borówkami. I tak mi luknęła chyba jego głowa w drzwiach. W przejściu.
A ja mówię, dobra, oglądam sobie YouTube'a, mówię, w końcu chwila dla mnie. Idzie Marek, leci z książkami. Aha, mówię, no tak. Ale nic, pomogłam mu i już go obudziłam. Jadę zatankować ten samochód, bo mamy 20 po. Zatankuję do pracy, z pracy mówię, muszę się urwać. A, okulary jakie mam pieprzone. Do tego ortodonty. A po ortodoncie to nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jakoś będzie. Może uda mi się dzisiaj coś rozliczyć, zobaczymy. A chciałam wam powiedzieć, że w pracy zrobiłam takie punkty, jakich kuźwa jeszcze nigdy nie zrobiłam. To jest chyba rekord firmy w ogóle. Także, no, jestem z siebie dumna. I w ogóle z całego mojego teamu. Z całego mojego teamu, bo to nie jest moja zasługa, to jest zasługa nas wszystkich. I naszej kuźwa ciężkiej roboty. Dobra. Lecę zatankować samochód. A wy ze mną. No widzieliście, jak mi się pięknie drobne rozsypały. Ja pierdzielę, no. Która to jest godzina? 6:30, dobry czas. Wracam się na swoją drogę, jeszcze widziałam, że policja stoi z suszarkami. Ciekawe. No nic, trzeba uważać na prędkość i będzie dobrze. Jadę do roboty. Do zobaczenia później. No hejka, witam się z wami już po pracy. Mamy godzinę prawie 15. Ja jestem na miejscu, dojechałam do ortodonty. No nawigacja mnie tak poprowadziła, że po prostu, jak zwykle, co tu dużo mówić, ale już wiem, jak dojechać i tak dalej. Idę, poczekam sobie w poczekalni, bo mam jeszcze trochę czasu. I tyle. Zobaczymy, co dalej. Ale ciężki dzień. Dużo się dzieje, dużo latania, biegania, no ale najważniejsze dla mnie, już jestem spokojniejsza, że dojechałam. To jest najważniejsze. No nic, idę. Proszę Państwa, wróciłam. Mamy godzinę 17:20. Cały dzień poza domem. Cały. No, powiem Wam, masakra. Zaliczyłam ortodontę. Na szczęście przyjęła mnie trochę wcześniej niż myślała, że mi przyjmie, więc fajnie. Droga nawet nie była taka najgorsza. Zdążyłam z Agnieszką pojechać na zdjęcie szwów. Patrzę, bo tu ta koszulka mi wychodzi. No trudno. Zdążyłam z Agnieszką pojechać na zdjęcie szwów. Że tak, dzwonię do Ryśka, że jestem na struga. To co, ty przejmujesz Agnieszkę, ja jadę z Markiem na trening? Mówię, no dobra, nawet mi to pasuje. No oczywiście, że tak, nie, wiadomo. No nieważne, w każdym bądź razie załatwione. Agnieszka ma zdjęte szwy. Powiem Wam, że boi się. Boi się, ma traumę, rozpłakała się oczywiście na fotelu. No dobrze, chodź. Rozpłakała się na fotelu. Pani doktor taki jej dała, tak nie wiem, glutek, ale tam jest ze znieczuleniem, tak już, żeby wiecie, trochę ją tam odprężyć. No i dwa szwy raptem było. Za zdjęcie dwóch szwów 100 zł. No ale cieszę się, że mnie w ogóle przyjęła i że dało radę, nie? I że zdjęła. Także pod tym względem bomba. No i co? Pokażę Wam, co dostałam. Od Agatki. Trochę przyjemności, bo już normalnie nie mogę, nie?
dostałam przepiękny liścik, taką piękną kartkę ze złotą koniczynką czterolistną. Powiem Wam, uwielbiam ten motyw czterolistnej koniczyny. Uwielbiam. Pozwólcie, że ja dla siebie zostawię to, co jest napisane w liście, bo no, przepiękne słowa, przepiękne, no tak motywujące, dające kopa do działania. Aż no, jestem w szoku, nie? Po prostu jestem w szoku. Wszystko tak piękne, za w ogóle zapakowane. No super. W ogóle patrzcie, jaki piękny długopis. Ja już oczywiście z literką M na górze. Ja już oczywiście to otworzyłam przy Ryśku, bo chciałam jeszcze przy dzieciakach. Dzieciaki jak moje latały, a mamo, co dostałaś, a pokaż. Mówię, no poczekajcie, moje mam, że sama bałam się otwierać. Nie wiem, bo ja no taki jestem tchórzem, jest jeszcze różowa, na różowym tle jest ta literka M. No piękny jest ten długopis, w ogóle złoty, taki mój, no on jedzie ze mną do pracy. Także przy Ryśku otwierałam, że się też się cieszył, nie? No normalnie powiem Wam, że no jestem w szoku, fantastyczny. No. Piękny długopis do mazania, do pisania, też przy okazji i w tym moim. Co mam tu jeszcze, proszę Państwa? To jest maska do stóp z czego to? Z Rossmana. Jezu, ciekawa jestem, nigdy takiej nie miałam, więc na pewno użyję. Oprócz tego jeszcze dostałam maseczkę taką, to są płatki pod oczy fioletowe, świetne, no zobaczymy, też nigdy nie miałam tej firmy, zresztą ja, jeżeli chodzi o maseczki pod płatki pod oczy, to ja mało co używałam. Pixi raptem jakieś tam garniery, nie garniery, takie tam. Oprócz tego, słuchajcie, no to jak to zobaczyłam, to mi się oczy zaświeciły. Serum w płachcie, patrzcie. No po prostu to, jak będę miała chwilę czasu, to sobie zapodam. No dawno nie było u mnie maseczek w płachcie, więc tak, tak, tak. Oprócz tego, taką herbatę, słuchajcie, słoneczną. O Jezu, to jest, pisała gadka, że to jest chyba rozpuszczalna. Nie wiem, czy to jest cytrynowa, ale patrzcie, jak pięknie w ogóle zapakowana ten sznureczek tutaj. No super, super. Oprócz tego, to ja widziałam u niej na vlogu. Słuchajcie, Agata ma też swój kanał, więc ja oczywiście serdecznie zapraszam i zostawię Wam link w opisie, gdyby ktoś chciał do Agatki zajrzeć. Rituals. Jezu kochany, i Dominika, i Agata ostatnio bardzo zachwalały produkty z Rituals. I ja jakiś czas temu na kremy się czaiłam, ale oczywiście no nic mi z tego nie wyszło. A to jest, słuchajcie, pianka do kąpieli. Tak, taki żel do kąpieli w formie pianki. No jestem bardzo ciekawa. Jak już powiedziałam, z Rituals nigdy nic nie miałam. To jest moje pierwsze cudeńko i jeżeli mi się sprawdzi, to myślę, że nie ostatnie, więc zobaczymy. Oprócz tego dostałam z Isany, słuchajcie, krem do rąk wiśniowy. Jak on pachnie. Jezu, ja już mówiłam do Ryśka, że będziemy sobie wieczorem smarować ręce właśnie tym kremikiem. No świetny jest, w ogóle te wisienki. Super, super. I co jeszcze, i co jeszcze? Agatka sama zrobiła. To jest zakładka, słuchajcie, do książki. No przepiękna, przepiękna. Suszone kwiaty są w środku. Patrzcie. No cudo, to znaczy to nie jest cudo. Ja uwielbiam takie rzeczy, a już jeszcze ręcznie zrobione, to ja po prostu nie mam pytań. Przepiękne. Przepiękne. Ja się na to nie mogę nawalić. I to też takie moje kolory. Ja niby taka różowa, ale ten niebieski też do mnie przemawia. Przepiękny, niebiesko-biały. No, no cudo, cudo. I co jeszcze, i co jeszcze, i co jeszcze? W takim pięknym woreczku. Coś takiego. I to wszystko, słuchajcie, ręcznie robione. No ja nie mam pytań. Jak to zobaczyłam, to mówię, Jezu. I ten motyl, i frędzelek, i no... No, piękne, nie? No kurde, Jezu, jak ja zazdroszczę, jak ja bym chciała mieć odrobinę takiego talentu w sobie, takiego właśnie bycie taką
No widać, że nawet po tym, jak Agata tworzy swoje filmy, jak ona je montuje, no widać, że tego nie robi taki typowy Kowalski, wiecie, tak jak w przypadku moim. Tylko to, no tam widać, ja już jej to pisałam, nutę takiej artysty. O, tam widać duszę artysty. I dlaczego ja nie jestem chociaż odrobinę artystką, w niczym. Piękne. No to jest po prostu coś pięknego. Coś pięknego. Cudo. Cudo. I coś jeszcze dostałam. I coś jeszcze. Ta-ram. Kubek ręcznie robiony. Handmade. Jaki, powiem Wam, że ja jestem w szoku. Bo ja już jakiś czas temu widziałam i na Instagramie, i gdzieś tam na YouTubie dziewczyny pokazywały kubki takie właśnie ręcznie robione, które są takie, które mają taki nieregularny kształt. No mi się tak bardzo coś takiego podoba i jakoś nigdy nie było okazji, żebym ja sobie sama coś takiego kupiła, wiecie? Bo ja bym chciała zobaczyć, dotknąć, pomacać, no, no wiecie jak to jest, nie? I Agata mi sprawiła, po prostu przepiękny. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę sobie popijać rano kawę z niego. No przepiękny, ręcznie robiony, cudo, cudo, po prostu, no... No sami zobaczcie, no sami zobaczcie, bo to tak się nie da. Wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy. Ja się nie mogę napatrzeć, no, nie mogę, no Jezu. Jak Agata mi zrobiła dzień tą paczką, ja jestem w szoku. W ogóle powiem Wam, że ta zła passa chyba w końcu mnie opuszcza. Mam nadzieję, że ta zła passa w końcu mnie opuszcza i wychodzę na prosto. Jakoś tak zupełnie inaczej się czuję, lepiej się czuję i no nie wiem, no powiem Wam, że nie wiem, co mam jeszcze Wam powiedzieć. Także ja jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję Agatka za tak piękny podarunek. Naprawdę dziękuję, dziękuję. Aż mnie buzia boli od śmiania, nie? No normalnie powiem Wam, że nie mogę. No. No nic, słuchajcie, ja chyba się z Wami żegnam, bo padam naprawdę na twarz. Dzisiaj u mnie wpada McDonald's, jak tylko Ryszard wróci, bo to on wróci z McDonald'em. A ja idę się położyć, bo naprawdę jesteśmy dzisiaj w takim pędzie, i też ja, Rysiek i ja, że aż mnie, słuchajcie, tutaj coś zaczęło kuć. I ja... Nie, no nie mogę po prostu, no nerwowo, nie, ale nie dlatego, że jest mi przykro, że jest mi źle, tylko dlatego, że się dużo dzieje, ale humor mi wraca, energia jest i w ogóle tutaj to moje bicki po prostu. No dziękuję. Moje bicki, moja bicka. Dziękuję. Jeszcze raz. Dobra, wiecie co? Ja przepraszam, ale ja kończę tego vloga. Ja nie wiem, jak on wyszedł. Ja w ogóle chciałam trochę więcej tych przebitek dać, zjazdy i tak dalej, ale u mnie się nie da, bo ja byłam tak zestresowana tą drogą na Szczecin, tak daleko, że mówię, nie, nie, nie będzie żadnych przebitek. W ogóle, co tam się stało? Sąsiedzi wchodzą. Dobra, to ja się po raz kolejny żegnam z Wami, moi kochani, i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Pa, pa.